stulecie urodzin profesora Aleksandra Geisztora odbyła się specjalnie przygotowana na tę okazję debata pod nazwą Polska humanistyka, stan i potrzeby. Odbyła się nie gdzie indziej jak w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora w Pułtusku. Debatę zorganizowali profesor Henryk Skarżyński, prezydent Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu, profesor Adam Koseski, rektor Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora, wiceprzewodniczący Rady Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu oraz Ryszard Konwerski, prezes Polskiego Klubu Biznesu. Otwierając debatę, profesor Henryk Skarżyński podkreślił zasługi historyczne miejsca, w którym zorganizowano kolejne, ale niezwyczajne spotkanie. Magnificencjo, panie rektorze, drodzy gospodarze, wielce dostojni goście, członkowie Akademii Polskiego Sukcesu. Bardzo dziękuję panu rektorowi w imieniu nas wszystkich za to, że to kolejne spotkanie ma miejsce w murach zacnej uczelni. W historycznym mieście Pułtusk, historycznym dla regionu, historycznym dla Polski, historycznym dla Rzeczpospolitej Narodów. Świadomie nie używam dwojga, bo tych narodów było więcej, zwłaszcza w tym miejscu, o tym można się zapoznać czytając niektóre pozycje tej pięknej wystawy. Bardzo dziękuję, że debata może się odbyć jako nasza, jako kolejna. Kolejna nie oznacza zwyczajna. Dzisiaj mamy znakomitą okazję, by powiedzieć, przypomnieć sobie o problemach, a jednocześnie o sukcesach, bo chyba ważne, żeby o tym też powiedzieć, dotyczących polskiej humanistyki. A okazja jest szczególna, bo ta okazja wiąże się ze znakomitą postacią profesora Aleksandra Geisztora, niezwykle zasłużonego dla wielu działów polskiej nauki. Sylwetkę tego wybitnego historyka, członka rzeczywistego i prezesa Polskiej Akademii Nauk przypomniał profesor Adam Koseski. Profesora Uniwersytetu Warszawskiego, prorektora tego uniwersytetu, dyrektora Instytutu Historycznego UW, a później także dwukrotnego prezesa Polskiej Akademii Nauk, dyrektora Zamku Królewskiego, światowej sławy uczonego. Jest profesor Geisztor człowiekiem, którego liczne doktoraty honoris causa znajdują się u nas. Są to oryginały. Po pierwsze wykonał znakomity polski rzeźbiarz Gustaw Zemła. Myślę, że warto na to popatrzeć i uświadomić sobie. W 2006 roku Akademia Humanistyczna przyjęła imię Aleksandra Geisztora i jest on naszym patronem, ale był także naszym profesorem. Profesor, już jeszcze nie jako profesor, urodził się, jak powiedziałem, w 1916 roku w Moskwie. Był bardzo ściśle związany z kulturą rosyjską, znał bardzo dobrze język rosyjski. Nauczył go się oczywiście później. Ale do Polski wrócił po podpisaniu traktatu, razem z rodzicami po podpisaniu traktatu ryskiego, czyli po 1921 roku. Rozpoczął maturę, uzyskał w jednym z warszawskich liceów i rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim w 1933 roku. Jego nauczycielami byli wybitni historycy, m.in. profesor Kęczyński, Marceli Handelsman, Tadeusz Manteuffel. Profesor miał wybitne zdolności i chciał poświęcić się karierze naukowej, ale jednocześnie nie zaniedbywał obowiązków patriotycznych. Ukończył kurs podchorążych. Napisał ponad 1600 prac, ale szczególnie cenna dla nas jest ten pierwszy tom dziejów Pułtuska Mazowsza do 1526 roku, który napisał wspólnie z profesorem Samsonowiczem. O tym, jak potrzebna jest obecnie rozmowa na temat polskiej humanistyki, świadczyły m.in. listy gratulacyjne, które marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wysłali do organizatorów. Humanistyka jest istotnym elementem nie tylko tworzenia narodowej tożsamości, lecz także nowoczesnego społeczeństwa. Nauki humanistyczne mają kluczowe znaczenie dla zachowania kulturowego dziedzictwa, a jednocześnie porządkują świadomość społeczną, umożliwiają dialog i wyznaczają szerokie horyzonty.
pan marszałek jest głęboko przekonany, że debata z udziałem wybitnych specjalistów w tej dziedzinie pozwoli na konstruktywną wymianę myśli i poglądów. Jednocześnie pan marszałek składa gratulacje wszystkim oznaczonym złotymi medalami Akademii Polskiego Sukcesu i serdecznie państwa pozdrawiam. Proszę przyjąć pozdrowienia i wyrazy uznania dla Akademii oraz pozostałych organizatorów wydarzenia. Przede wszystkim pragnę przekazać serdeczne gratulacje odznaczonym złotymi medalami Akademii Polskiego Sukcesu, których zasługi dla polskiej humanistyki oraz wkład w jej wzbogacanie, analizowanie i nauczanie są godne podziwu i najwyższego uznania. Jednym z jego wyrazów są odznaczenia przyznawane przez Akademię. Podczas debaty wręczono też medale Akademii Polskiego Sukcesu. Złote i diamentowe wyróżnienia trafiły tym razem do 5 wybitnych osób. Szanowni Państwo, mam bardzo wielki zaszczyt poinformować Państwa, że kapituła złotego medalu Akademii Polskiego Sukcesu z okazji dzisiejszej wspaniałej uroczystości debaty humanistycznej przyznała dla wybitnych humanistów złote medale Akademii Polskiego Sukcesu. A złoty medal z diamentem otrzymał profesor Norman Davis. Profesor Norman Davis otrzymał ten medal za wybitny wkład w polską myśl historyczną. Za wybitne zasługi w rozwoju nowych kierunków nauczania uniwersyteckiego na rzecz rozwoju komunikacji międzyludzkiej i współczesnego społeczeństwa złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu otrzymuje pan profesor Stanisław Grabias. Bardzo proszę Państwa. Warto dodać, że profesor Stanisław Grabias kilkanaście lat temu rozpoczął współpracę z wieloma środowiskami, w tym z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu. Instytut we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, a także z Brigham Young University Provo ze Stanów Zjednoczonych przeprowadził wówczas pierwsze w Polsce na taką skalę badania przesiewowe słuchu w różnych regionach kraju na grupie około 6 tysięcy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Za wkład w rozwój kultury złoty medal otrzymało miasto Pułtusk, w imieniu którego nagrodę odebrał burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz. Złote medale z rąk profesora Henryka Skarżyńskiego odebrali także ksiądz profesor Edward Walewander za zasługi na rzecz Polaków i Polonii na wschodzie, profesor Andrzej Mentzfel za zasługi dla polskiej humanistyki. Dyskusję Polska humanistyka, stan i potrzeby przeprowadził profesor Michał Klajber, który zaznaczył, że humanistyka polska wbrew niektórym krytykom ma wiele sukcesów. W debacie wzięli też udział ksiądz profesor Edward Walewander, profesor Andrzej Mentzfel oraz Józef Hen.